Witam Państwa bardzo serdecznie, z tej strony Bartul, zapraszam na kolejną serię Zagrajmy w Druidstone: The Secret of the Menhir Forest. Jest to gra RPG z elementami roguelike, wyprodukowana przez studio Control Alt Ninja. Firma ta została założona przez byłych pracowników Almost Human, dewelopera znanego z serii Legend of Grimrock. Akcja rozgrywa się w lesie Menhir, miejscu pełnym tajemnic, kamiennych obelisków, zapomnianych świątyń i innych tego typu klimatycznych lokacji. Wcielam się w jednego z druidów, strażników lasu, po śmierci mogących zreinkarnować i powrócić do swoich ciał. Nasz protagonista znalazł się jednak w nietypowym położeniu. Po odrodzeniu najwyraźniej stracił pamięć i nie wie, kim jest ani w jakich okolicznościach umarł. Bohaterowi towarzyszy w dodatku dziwne przeczucie, że całą krainę wkrótce czeka zagłada. Druid The Secret of the Menhir Forest to gra na PC-ta przeznaczona do zabawy w pojedynkę. Gracze eksplorują klimatyczne lokacje, starając się rozwikłać zagadkę lasu oraz poznać swoją przyszłość. Świat gry jest jednak pełen niebezpieczeństw, więc nierzadko musimy stawiać do walki z mniejszymi i większymi przeciwnikami. Starcia odbywają się w systemie turowym. Taktyczna walka polega na wykorzystywaniu posiadanych zasobów, umiejętności i czarów. Większość z tych elementów zdobywamy i rozwijamy podczas przygody. Zabawa jest jednak utrudniona przez elementy roguelike, co oznacza, że po śmierci zaczynamy przygodę od nowa. Nasz druid po raz kolejny powraca do życia. Każda reinkarnacja pociąga jednak ze sobą konsekwencje w postaci pewnych zmian w świecie i nastawieniu do innych, niektórych postaci niezależnych. Dodam jeszcze, że premiera gry była 15 maja roku 2019. Rozpoczynamy nową grę. Do wyboru mamy 3 poziomy trudności. Słyszałem, że gra jest bardzo ciężka, więc chyba sobie weźmiemy poziom łatwy. Wiąże się to też z tym, że będzie nam łatwiej tutaj taki film zmontować. Nie będzie dużo cięcia. No i od razu bez zbędnego owienia w bawełnę rozpoczynamy gameplaya. Och boy, jest i nasz druid mały. No i pojawiły się małe stworki. Ja się zastanawiam, jak tutaj zrobić, żeby nie zostać zraniony. Chyba że użyjemy tutaj zdolności teleportacji. Ale to mi nic nie da. To mi nic nie da. O, mamy action point free. To fajne, ale co mi to daje? Niewiele. Tych tutaj nie dosiągniemy, chociaż można by tego trafić stąd. To się użyjemy tej umiejętności cofania tury, to jest dosyć fajna sprawa. Natomiast tutaj tylko 2 punkty tracimy, cholera, tym łukiem. Ten łuk by się przydało rozbudować. Mamy serduszko. Dobra. Już można by zaatakować jakiegokolwiek. Zresztą zaatakuje. Red Priest atakuje pewnie tego slaga. A tutaj tych nie dosięgnę, musiałbym tutaj przejść. A jak tutaj podejdę, no to ten nas atakuje. Dobra, to nie stury. Ciężko będzie tutaj ten bonus zdobyć. No tak, trzech się pojawiło. Zawaliście. Ciężka sprawa, cholera. Out of muse. O! Mamy tutaj możliwość używania jakichś krzaczków, zwróć uwagę, i odzyskujemy życie dzięki temu. To dosyć ciekawe. No już nasz bonus nie został wykonany. Ach, trudno się mówi. No i mamy zwycięstwo, ale to ten... To zadanie poboczne było ciężkie, nie wiem jak to rozegrać. Zdobywamy, nasza drużyna zdobywa 24 punkty doświadczenia, 1 gem. Alright, yes, you don't have to say anything. Perhaps I made a slighter error in judgment. But I mean, look at this two clubs throughout. Moi drodzy, niestety nie mam tutaj sproszczenia tej gry. Producent nie postarał się. Chciał zaoszczędzić, no i niestety mamy tylko język polski, angielski, między innymi angielski. Dobra, napiszmy sobie tutaj. Oh, I am sorry, I should have asked. And so you are the warden. What's the warden actually do? Listen, we can talk about all this later. Right now, we have to concentrate on this. It's no problem. We find them, we destroy them, we take the warden back of the cycle. What are these cysts exactly? Dobra. Rozpoczynamy od razu tutaj drugi obszar. Blood roots, look at the plants. No i te roślinki musimy zniszczyć przed upływem 8 rund. Beware, this area is infested with the cancer. You have 8 rounds to destroy the cyst until the cancer fully manifests. Jeśli tego nie zrobimy, pojawią się posiłki. Cholera. Wiecie co, tak, podejdziemy tym tutaj. Siekniemy w ten sposób. Mamy spellbooka. Read its spellbook to gain extra abilities for this mission. This is a free action. O, upgrade cost, tu dwa kryształki. Use per gem. Select. A możemy laskę ulepszać? Dobra, zwróć uwagę, że mamy tylko 4 te kule. Cholera, posiłki jeszcze się pojawiły. Teraz tak, tym podejdziemy tak, żeby móc zaatakować tych dwóch, chociaż trochę to się głupio ułożyło. Out of range. Dobra. A i moją trafię, cholera. Shit, musimy cofnąć rundę. Rewind. Tutaj muszę podejść. Użyjemy tej umiejętności Whirlwind. Dobra. Mam jeszcze jeden free action. Spoko. Tym podejdziemy w ten sposób. Ciekniemy osę. Dobra, ten może de facto tutaj ten... Aj. To był błąd, ale dobra. Open all chest, complete with the mission which knocks out, czyli bez przewrócenia. Mamy 7 rund. Jeszcze nie zapominajmy o skrzyni. No i złoto się teraz jeszcze pojawiło. A i ten mógłby to zebrać. Strasznie małe ruchy wykonuje ten czerwony kapturek. No i niestety mamy już tylko 5 rund. Ale w międzyczasie... The crystal must be down in the crypt. Dobra. Teraz tak, to otworzymy skrzynię. Found potion. Dobra, jeszcze jedna skrzynia jest do otwarcia, tylko pytanie, gdzie ona jest, bo ja tutaj nie widzę jej. Może w krypcie. Aha, jest tutaj skrzyneczka. Dobra, tutaj musimy nacisnąć to chyba, żeby się otwarły te kraty. A, jeszcze się przeciwnik pojawił. Kurczę. Nie wiem, co tutaj zrobić. Musimy tutaj pomóc. O, mamy leczniczą miksturkę. Aha. Reaction. No jeszcze mamy możliwość zaatakowania scyzorykiem. W tym momencie to ja co jedynie co mogę zrobić, nauczyć się jakichś umiejętności. Weźmy tą umiejętność. Dobra, end turn. Mamy jeszcze 4 tury, żeby to ogarnąć. Aha, kurde. Muszę go zbić. Bo nam przeszkadza. Aha. Ekstra. Sześć punktów doświadczenia. Podejdziemy tutaj, wiecie. Okej. Czy zostałem zarażony? Shit. Czy ja mogę użyć tu jakiegoś czaru? A możemy. No line of sight, cholera. Nic więcej nie zrobimy. Możemy oczywiście zamknąć tą klapę, ale to mi nic nie da. Jak stąd odejdę, no to się kraty zamkną nam. Niestety tu nic nie wymyślę. Mógłbym się ewentualnie zamienić z tym, ale... Czekajcie. A to ten miał taką umiejętność. Dobra, i to będę mógł chyba zaatakować. No właśnie. Super, 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 super. No i co? Nie podejdę tutaj, bo... Ale powinno się udać. We must hurry. Ej, gówno, nie uda się nam chyba to. Shit. Ja pierdzielę. Braki nam jednej tury. No, zobaczymy, czy to wystarczy. Aj, braknie nam. No niestety nie udało się. Doomed. The cancer comes. Shit. Ale ta gra jest kurde ciężka. Nawet gramy na łatwym poziomie trudności i to jest... Popierdzielone. Chyba że uda nam się to zniszczyć. I teraz to zniszczenie tutaj nam... Te posiłki nam. A, dobra. Już myślałem, że będę musiał walczyć z tą hordą. Nawet udało nam się zdobyć wszystkie te osiągnięcia tutaj. Dzięki temu zdobywamy 65 punktów złota. 65 sztuk złota raczej i 2 gemy mamy. Open all chest. Kurczę, fajna gierka nawet. Nie wiem co dalej. The forest creatures, they aren't supposed to be aggressive, are they? What do all the animals usually attack everything all the time? Purple boils just grow everywhere. You are really out of it, aren't you, big guy? O, a to kto? Lucas Shido. Whip whip. Incoming message. Co to kurde jest? Whip express delivery. Oh, the later. I love getting laters over here, buddy. I got it. Regulation signed here. A, może być ojko. Thank you, excuse me, big rush, so many delivers. Bye bye, whip. Gra podobno jest dosyć długa, bo ukończenie jej zajmuje ponad 20 godzin. O kurde, co to jest? And wouldn't you have that when the trolls sneezed and sprayed this lunch all over? Hey, hey, hey! Co to się stało? Wszystkie kamienie są martwe? I don't know, it's happened so quickly. The brutal of it, so many of us that are dying. To answer your question, Warden, it was the Red Priest and the Oak Shields, or what they have turned into. Sorcerers. Who? She a kind of mystical figure, mysterious, powerful, maybe insane. Some stories say they appears and disappears like a ghost. Zwróćcie uwagę, ten przyjacielek malutki tutaj siedzi na tym kamyczku, na tym głazie raczej. Ktoś się do nas dołączy? Nie. Archdruid. Archdruid. So what's your next step? The time of all this, the forest sending you here now. O, długie te dialogi. Okej, mamy tutaj Downstone Medio. Wow, jaka mapa. Ej, fajnie to wygląda, kurde. Pięknie. Liczna mapka. The mission not complete. Duża mapka, fajna. No, będziemy grać. Tutaj widzę, jakieś też są. Ale ten łebek tutaj siedzi, patrzy. Dobra, jak mam się teraz tam dostać? Tam? Klikamy. Chapters, Typical Fires and Stronghold. No tutaj możemy to powtarzać oczywiście, tak? Eminia Wood. A nie, tutaj mamy misję kolejną. A i tu wykonywaliśmy dwie misje, tak. W pierwszej misji nie udało nam się wykonać tego zadania pobocznego. Teraz mam tutaj tylko... A, możemy to powtarzać. You have already accomplished this mission. You may replay the mission with... A, fajnie, że można powtarzać, ale nie będziemy tego robić. Bierzmy kolejną misję. Eminia Wood. Eminia Wood. Mission not completed. You have an unsuspect power gem. Start the mission away. Cancel. Jak to możemy... Aha! Hey, remember, these green power gems we got. The power gems can be used to upgrade abilities and equipment and to unlock new powers. Place a game, click on a game slot on one of the cards below. Don't worry, you can always change your power gem achievements. Just right click on the game to free it. Aha! Try experiment. Okej. Mamy tych gemów ile? Dwa. Czyli sobie generalnie weźmiemy coś, co nam zwiększy obrażenia. Attack ignores one point of armor piece from multiple sources does not stack. Dosyć fajne to jest. Increase range. The attacks ignore one point of armor. A nie ma czegoś takiego jak... Aha! Longbow. Czego to jest zablokowane? Can be equipped by. Nie ma żadnych akcesoriów na razie. Temu dam coś, co nam zwiększy obrażenia. Deal one damage with the attack. Kurde, aż kosztuje 2. Strasznie dużo. O, tutaj mamy. Deal one damage with you while you are grounding. Komu ja te gemy dałem? Aha. Dobra, weźmy to na razie. I tutaj damy range. Increase range to squares. To się może przydać. No i więcej oczywiście nie mamy. Moi drodzy, to byłoby na tyle, jeśli chodzi o pierwszy materiał. Gra naprawdę ładnie wygląda, jest ciekawa. I mam nadzieję, że będziecie ze mną do końca. Kończymy ten odcinek. Kolejna misja w kolejnym materiale. Tak jak wspomniałem, gra jest dosyć długa, ponad 20 godzin zajmie nam ukończenie tej produkcji, więc kilka odcinków się pojawi. Gramy na łatwym poziomie trudności, ale wcale nie jest łatwo. Powiedziałbym wręcz, że jest ciężko. Szkoda też, że nie ma tutaj polskiego sproszczenia tej gry. No jakoś sobie musimy radzić. Może coś znajdę w międzyczasie na internecie. Także to tyle z mojej strony. Napiszcie, co sądzicie o tej grze. Czy graliście, czy gracie. Może jeszcze, no bo gra jest świeża. Także to tyle. Trzymajcie się. Hej, hej.